W tym zadaniu wiemy, że podstawa trójkąta ma długość pół kilometra, czyli to sobie zapiszmy. I jeszcze wiemy, że wysokość to 5 mm. To jest taki rysunek zupełnie poglądowy, żebyście dobrze widzieli, że znamy i wysokość, i znamy podstawę, na którą ta wysokość spada, a my chcemy sobie obliczyć pole trójkąta. No to szukamy pola. Wzór na pole to będzie A razy H podzielić przez 2. Czyli w sumie tutaj jedyną trudnością będzie zamiana jednostek. Ja sobie zamienię kilometry na milimetry, czyli pół kilometra. Musimy zobaczyć, ile to będzie milimetrów. Czyli tak, robiąc to sobie po kolei, wiemy, że 1 kilometr ma 1000 metrów. Wiemy, że 1 metr ma 100 centymetrów. I wiemy, że 1 cm ma 10 mm, czyli 1 km ma 1000 razy 100 i razy 10 mm, czyli zapiszmy, że 1 km, no wiadomo, że będzie 1 i tych zer mamy 3, 4, 5, 6, czyli 1 km ma 1000 mm, czyli pół kilometra musimy pomnożyć sobie przez 1000 i wtedy dostaniemy milimetry. No to tak, jeżeli mnożymy przez 1000, to przesuwamy przecinek o 6 miejsc w prawo. No to lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli przecinek znalazłby się tutaj. Te wolne przestrzenie uzupełnimy zerami. No i za przecinkiem też napiszemy 0. Ale jeżeli byśmy zapisali całą tą liczbę, czyli przepiszmy dokładnie to, co mam tutaj, czyli mamy 2, 4, 5, 0, 2, 3, 4, 5, 0 i przecinek, no to wiadomo, że tak, 0 na początku nie zapisujemy, nie pisze się 0, 5, tylko po prostu piątkę. No i tego 0 po przecinku także nie musimy zapisywać, no bo ono po prostu liczby nam nie zmieni. Czyli co my tutaj otrzymamy? Otrzymamy 500 tysięcy, czyli pół kilometra to 500 tysięcy milimetrów. I to będzie długość naszej podstawy. Czyli jeżeli policzymy sobie pole, no to mamy tak. A, czyli 500 tysięcy razy H, czyli razy 5, bo tu mamy już milimetry, podzielić przez 2. No czyli tak. 500 tysięcy i 2 można sobie skrócić, czyli tu będzie 1, tutaj mamy 250 tysięcy, no i 250 tysięcy razy 5 to będzie 1 250 000. Oczywiście milimetrów kwadratowych, no i to będzie nasze rozwiązanie, bo jak widzicie nie mamy tutaj podanego, w jakiej jednostce musimy to pole zapisać, czyli taka odpowiedź tutaj nam wystarczy.